Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, za nami dwa bardzo bogate w treści wystąpienia ojca Marka i księdza Jana. I przyszedł czas, kiedy otoczyliśmy ołtarz Jezusa Chrystusa i chcemy na tym ołtarzu złożyć treści, które dotknęły naszych serc i naszych przemyśleń. Chcemy złożyć to wszystko, co w nas jest, przez niepokalane serce Królowej Apostołów, bo ta msza święta jest właśnie ku jej czci. Mamy pierwszą sobotę. Maria w swoim niepokalanym sercu przedstawi to wszystko najdoskonalej, najlepiej swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Stajemy w tej kaplicy, by nie tylko przedstawić Bogu przez serce Maryi to, czym żyjemy, ale przede wszystkim zechciejmy, pozwólmy nakarmić się Słowem Bożym, a następnie ciałem i krwią naszego Pana, które daje życie wieczne. Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ten ma życie wieczne. Przeżywamy okres, oktawę wspomnienia wiernych zmarłych. Nawiedzamy, jeżeli to jest możliwe, cmentarze. Modlimy się za naszych zmarłych, którzy już poprzedzili nas do wieczności. I ten pokarm Słowa Bożego i ciała i krwi Chrystusa jest potrzebny nie tylko nam, ale także naszym zmarłym, którym chcemy uchylić nieba, których chcemy poprzez nasze ofiary, posty, odpusty, modlitwy uchylić nieba, by zaznali szczęścia wiecznego. Święta siostra Faustyna tak pisała w dzienniczku: ujrzałam anioła Bożego, który mi kazał pójść z sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Dusze te modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. Odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. My również tęsknimy za Panem Bogiem, ale ta tęsknota może być przez nas wypełniona w odróżnieniu od dusz czyśćcowych. Możemy tę tęsknotę zaspokoić właśnie na Eucharystii, jednocząc się z Bogiem, przyjmując Chrystusa do swojego serca. Częściowo ta nasza tęsknota jest wypełniana poprzez to zgromadzenie liturgiczne w tej wspólnocie. Przychodzi do nas żywy i prawdziwy Bóg. Przychodzi podczas spotkań, podczas słuchania konferencji.
I teraz na Eucharystii mamy pragnienie spotkania Go we wspólnocie, w przyjęciu Słowa Bożego i w przyjęciu Go w Komunii Świętej. Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, tylekroć uczymy się od Chrystusa rzeczy najważniejszej, jak żyć i jak umierać, jak zacząć żyć pełnią życia w Bogu. I stawiamy sobie podczas tego sympozjum pytanie, jak być Kościołem synodalnym, czy może jeszcze inaczej, jak realizować synodalność w Kościele, czyli jak realizować to marzenie, które było w sercu naszego świętego Wincentego Palottiego, by właśnie we wspólnocie, którą tworzymy, wspólnocie Kościoła, doświadczać Bożej obecności i doświadczać żywego i ożywiającego nas Boga. Synodalność, jak to już zostało powiedziane przez księdza Jana, jest wpisana niejako w palotyńskie geny, w naszą palotyńską tożsamość, choć inaczej nazywana. Kilka tygodni temu, kiedy rozpoczynał się synod o synodalności, ta sesja rzymska, ksiądz generał Zenon Hanas w wywiadzie dla jednej z gazet powiedział: dla rodziny palotyńskiej myśl o synodalności nie jest czymś obcym. To kontynuacja naszego charyzmatu. I dalej mówił: jesteśmy nauczeni wspólnotowego rozeznawania, wspólnego dochodzenia do konsensusu i wreszcie wspólnego podejmowania decyzji i jej realizacji. I dziś, w czasie tego sympozjum, Pan, który przychodzi ze swoim słowem jako klucz na drodze synodalnej Kościoła, który stanowimy, w Słowie Bożym daje nam przykład pokory. Na koniec dzisiejszej perykopy ewangelicznej usłyszeliśmy, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wywyższenie, pycha, jak powie Palotti, pobudza Cię, Panie, do gniewu, a pokora zjednuje Twoją łaskę. Pycha nie istnieje w sposób taki oddzielony od naszego życia, sterylny, w jednym rodzaju. Można powiedzieć, że pycha istnieje tyle razy, ile jest osób na świecie, tyle ma odmian. Każdy jest pyszny na swój własny sposób. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen, mówił nam tak: pycha przejawia się w rozmaitych formach, w ateizmie, kiedy każdy z nas odrzuca zależność od Boga, w próżności intelektualnej, która sprawia, że człowiek myśli, że wie wszystko, w powierzchowności, która każe nam osądzać innych po ubraniu, wymowie i rachunku bankowym, w snobizmie, który drwi z osób niżej postawionych, w zadufaniu, które każe człowiekowi szukać zaszczytów i stanowisk ponad jego możliwości. Pycha zmienia człowieka. Jeżeli była w stanie zmienić anioła w diabła, to może zmieniać każdego z nas. I dlatego trzeba nam słuchać tego, co mówi dziś do każdego z nas Jezus. Lekarstwem na pychę jest pokora, choć często jest źle rozumiana, jest utożsamiana z brakiem odwagi, z bojaźnią. Dla wielu jest ona czymś niezrozumiałym. Natomiast bez wątpienia jest to cnota fundamentalna. Jednym słowem, pycha jest zaprzeczeniem pokory i nie tylko przeszkadza czy utrudnia budowanie Kościoła synodalnego, czy też synodalności w Kościele, lecz wręcz uniemożliwia synodalność w Kościele, czyli współpracę między nami. Wzmaga ona rywalizację. By tworzyć Kościół synodalny, o jakim marzył Palotti, potrzeba nam posiąść, jak mówił, Ducha Jezusowego, który uniżył samego siebie, aby nas wszystkich wywyższyć. Palotti, pytany przez jednego ze swoich penitentów, jak najlepiej upodobnić się do Jezusa, poradził mu: wybierz tę drogę,
którą ci podpowiada Duch. Uważaj na to, aby wybrać tę najłatwiejszą i najowocniejszą. Ale zaraz dodał, patrz jednak, że patronką wszelkiej świętości jest pokora. Według świętego Wincentego Palotiego, tym, co przeszkadza nam właśnie we współpracy, czy też w zdoskonaleniu i upodobnieniu się do Jezusa pokornego, jest nasza pycha. Natomiast to, co pomaga nam, to upodobnienie się, czy przemiana, która jest przemianą Bożej łaski. Palotti chce być przekształcony w Boga, który jest nieskończonym miłosierdziem i nieskończoną miłością. Z drugiej strony Palotti pragnie pokory. Więcej jeszcze, chce nawet być upokorzony przed Bogiem i przed całym wszechświatem. I to w każdym nieskończonym małym momencie. Pokora jawi mu się jako najskuteczniejsze lekarstwo przeciw pysze. Palotti bardzo był świadomy swojej słabości, nicości i nieustannie odwołuje się do pokory Jezusa, by dopełnić własnej niedoskonałości. I w opisanej scenie ewangelicznej, którą przed chwilą słyszeliśmy, Jezus zostaje zaproszony do domu jednego z faryzeuszy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że już drugi dzień jesteśmy w Ewangelii, jesteśmy w domu tego wybranego faryzeusza, który został, od którego Jezus przyjął gościnę. I Jezus uczy, poucza go, jak głębokie powinno być jego wrażliwe serce, jak bardzo pragnie zbawienia wszystkich. Mimo że wie, że jest śledzony, jak powiedział przed chwilą do nas Łukasz Ewangelista, został zaproszony na posiłek, oni go śledzili, szukali podstępem, jak go pochwycić. Wczoraj zarzucili, że uzdrawia chorego na wodną puchlinę. Jednak Jezus wykazał im niedorzeczność i dziś Jezus, wiedząc, że jest obserwowany, również obserwuje i widzi, jak zabierają miejsca pierwsze. Cyryl Jerozolimski powie tak: chociaż Pan znał przewrotność faryzeuszy, przyjął zaproszenie na ich ucztę, aby być przydatnym przez swoje słowa i cuda dla tych, którzy uczestniczyli w tej uczcie. Jezus chce dać temu faryzeuszowi, który go zaprosił, piękną lekcję, jak należy uniżać siebie, aby zostać wywyższonym. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tradycja Kościoła mocno podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa cnota pokory, o której mówi dziś w domu faryzeusza Jezus. Wielu ojców Kościoła definiuje tę cnotę podobnie jak święty Grzegorz. Mówi, że jest ona matką i mistrzynią wszystkich cnót. I Jezus daje do zrozumienia faryzeuszowi, że nie jest łatwo przybrać w każdej sytuacji właściwą postawę związaną z prawdą o samym sobie. Łatwo jest uważać siebie za lepszego od innych. Dlatego zaleca uważność i zaleca uniżenie się, by zostać wywyższonym, by nie zostać później przeniesionym na miejsce mniej godne. W rzeczywistości Jezus jest tym, który potrafi usiąść na miejscu ostatnim i zostaje przez to wywyższony. Papież Benedykt XVI powie tak: przypowieść ta w swoim najgłębszym znaczeniu przywodzi na myśl postawę człowieka wobec Boga. Ostatnie miejsce może oznaczać stan ludzkości zniszczonej przez grzech, stan, który jest jedynie możliwy do naprawienia przez jednorodzonego Syna i przez wywyższenie nas przez Niego. Właśnie dlatego sam Chrystus przyjął ostatnie miejsce na świecie. To miejsce to krzyż. Właśnie przez tę radykalną pokorę odkupił nas i ciągle nam pomaga. Pan Jezus jest tym, który naprawdę usiadł na ostatnim miejscu.
na miejscu, który by służyć innym i hojnie obdarzać innych łaską, aż do śmierci krzyżowej. Dlatego został wywyższony i można powiedzieć, że to, co wypowiedział dziś w przypowieści, odnosi się również do niego. Kiedy ojciec po wywyższeniu go na krzyżu powie: przyjacielu, przesiądź się wyżej. Na wyżyny, jak powie święty Augustyn, na wyżyny nieba wchodzi się jedynie krokami pokory. I na koniec Jezus zaleca faryzeuszowi żyć miłością wobec innych. To także jest znakiem pokory. Jest zachętą dla nas. Zachęca gospodarza, aby zaprosił na ucztę właśnie tych, którzy, gdyby przyszli, zostaliby posadzeni na ostatnich miejscach, a nie na pierwszym. Chorych, ubogich, chromych, o tym ciągle mówi papież Franciszek, którzy nie mają się jak odwdzięczyć. Taka hojna postawa, która nadaje wartość pokornym, jest nagradzana i wywyższana przez Boga, który, jak mówi Pan, odda w czasie zmartwychwstania sprawiedliwych. Jan Chryzostom powie: jeżeli ucztujesz z ubogim, będziesz miał Boga za dłużnika, który nigdy nie zapomina. Wtedy także i my usłyszymy zaproszenie od gospodarza: przyjacielu, przesiądź się wyżej. Kochani, jestem przekonany osobiście, że gdyby w dzisiejszych czasach żył Wincenty Palotti, nie tylko włączyłby się w synod o synodalności, ale uczyniłby go swoją specyficzną misją w Kościele i oddałby się jej z całą pasją, jak tylko potrafi, jaka jest właściwa jemu. W czasie tych 55 lat życia Palotti poznał i doświadczył wiele współzawodnictwa w Kościele, rozłamów, szczególnie wśród tych, którzy żyli wokół niego. To w tym konkretnym kontekście Palotti nabrał świadomości, że jest łącznikiem, pomostem, przestrzenią współpracy, jaka jest możliwa między wszystkimi rzeczywistościami, które go otaczają, a które współzawodniczą ze sobą. Chciał przede wszystkim usuwać to, co dzieli, usuwać mury między duchownymi i świeckimi, między wierzącymi i tymi, którzy nie wierzą w Boga. Dokonując niejako podsumowania tego dnia dzisiejszego i wszystkiego, co próbowaliśmy rozważać podczas tych spotkań, można powiedzieć, że Palotti pracował z pasją nad przekraczaniem granic między ludźmi. Starał się realizować ideał braterstwa wielkiej rodziny ludzkiej. O tym braterstwie również nieustannie wspomina, mówi i nawołuje nas do tego braterstwa papież Franciszek. Niech zatem to dzisiejsze zgromadzenie liturgiczne obudzi w nas na nowo tę pasję oddania się, jak to już byliśmy zachęcani podczas konferencji, pasję oddania się na pracę dla Kościoła, dla zbawienia innych. I ten akt zaangażowania, który za chwilę odnowimy, niech nas jeszcze mocniej do tego zachęci i zmobilizuje. Amen.